Jest godzina 13:30, dzisiaj mamy dosyć wolny rozruch. Bardzo wolny. Dopiero zjedliśmy śniadanie, pozmywaliśmy i teraz ja idę do łazienki się ogarnąć. Tomek idzie zanieść rzeczy do lodówki, w sumie razem idziemy. I Tomek chce sobie kupić kawę, bo skończyło mu się mleko. No zobaczymy, czy mi się uda kupić. W sensie skończyło mu się mleko, żeby zrobić sobie kawę, więc chce sobie kupić gotową kawę. No tak, a i mam 2,50 euro, więc zobaczymy, czy coś starczy. Tak, także no. Idziemy, bo to są takie automaty na kempingu. Tutaj zostawiamy psa, nie zamykamy go do końca, jest w przedsionku, więc zasunęliśmy mu te drzwi, żeby czasem kolega do niego nie przyszedł, bo lubi tutaj przychodzić. No, to lecimy. Tutaj mamy lodówkę. Już chyba kiedyś pokazywaliśmy. Widać, ktoś się dołożył do naszą półeczkę. 50 eurocentów. No to zobaczmy, co z tego będzie i czy to zadziała. Wrzucam. Działa. Myślałam, że ten pieniądz wypadł, taki był dźwięk. A ile ty wrzuciłeś tam? 50 eurocentów. Zobaczymy, ile z tego będzie napoju. Jak widać, tylko tyle. Taka malutka kawka. Kemping opustoszał. Tutaj pusto. W miejscu, gdzie teraz idę, stały dwa samochody. Tutaj w rogu, gdzie był samochód, ten żuk albo dyska, też jest pusto. I tutaj przed nami też jest pusto. Ludzie się rozeszli. Wiatr się skończył. No dobra, dotarliśmy z kawką, więc ja się napiję i poczekam na ulcie. A tutaj czokuś się rzuca. Zostaw. No i idziemy w końcu na lody. Ja się ogarnęłam, przebrałam, jak możecie zobaczyć. Już jestem gotowa na wycieczkę, na którą później chcemy się wybrać. No, piesek bardzo był wyrywny, chciał tak bardzo iść się przejść. Ciągle tutaj nam trochę ujadał. No, chcieliśmy iść bez niego, żeby było wygodniej, no ale nie dało się. No, musimy iść z nim, bo już popiskiwał, a tu ludzie mają siestę, więc go zabraliśmy. Tak, trzeba żyć w zgodzie z sąsiadami. Dotarliśmy do starego baru, zaparkowaliśmy samochód na parkingu, płatny 80 centów za godzinę i idziemy zgłębić to miasteczko. To są jakieś schody na górę, zaraz się zorientujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę. Bardzo klimatycznie tutaj jest, także na razie sobie idziemy pod górę. Można życie zakończyć na tych wzniesieniach. No i tak to wygląda. Patrzcie, tu jest taki misio, a nad nim z muru wychodzi drzewo. To jest chyba cyprys. No ale takie konkretne drzewo i tak bezpośrednio z muru. No, ciekawe. No i dotarliśmy do wejścia na Stare Miasto. Taka brama, taki widok. Z jednej naszej takiej wycieczki chorwackiej zapamiętałem miasto, tylko niestety nie znam jego nazwy, nie pamiętam, ale bardzo bliźniaczo tutaj wygląda, jak tam tu brama, tu takie stare drzwi. No wchodzimy, wchodzimy. 3 euro za osobę. 6 euro. Tutaj mamy jakąś aplikację do zeskanowania, zatem działamy. Bar Timeline. No dobra, zobaczmy, o co tutaj chodzi. No dobra, to my się tutaj pokręcimy, popatrzymy. Jak coś szykuje bardziej wzrok, to pokażemy. Pobrałem aplikację i tutaj musimy zeskanować kod QR. Skanujemy i tu wszystko mamy napisane o tym budynku. Tutaj jest streszczenie. Ula postanowiła, że na dole poczeka, a ja postaram się zgłębić tutaj teren, bo widzę jakieś schodki na górę, a to oznacza, że może da się tam wejść. Jest strzałeczka, spróbujmy. Ula! Są takie balkony widokowe, widok na całe miasteczko. Z jednego z okienek widać akwedukt. No i jest. Strzelę sobie fotkę telefonem. Chodźmy zobaczyć, co jest za tymi drzwiami. I co, tutaj jest drabinka, tak? Chyba tak, ale raczej tam się nie wchodzi. Przynajmniej ja nie widzę takiej potrzeby. Jedno pomieszczenie. Chociaż korci tam zejść. Zobaczmy. No tak, tutaj nic nie ma. Tu jest drabinka i takie pomieszczenie to wszystko. Więc jak widzieliście, nic ciekawego tam nie było. Nawet w miarę głęboko.
Tutaj po lewej stronie zauważyłem takie chyba średniowieczne malunki. Czy średniowieczne, to ja nie wiem, ale na pewno starodawne. A teraz idziemy tutaj na górę za strzałeczką. Tutaj też są schodki na górę. Tu będzie jeszcze lepiej, na to wychodzi. O, jak tu chłodno, jak fajnie. Tu mi się bardziej podoba niż tam, gdzie byłem. Jak tam Ula? Przerażona jesteś schodami? Dobra, idziemy raz, dwa. Pokaż, jakiego kroka musiałaś zrobić, naprawdę. Po tych schodach, co udało nam się wejść w lewo, mamy widok na tą studnię. Widok na góry stąd jest. A z tego okienka widzimy akwedukt. No i dobra, jestem na szczycie murów. Tutaj widok na miasteczko, na port. W oddali góry, a tam Ula na dole macha do was. Ale jeśli ktoś ma lęk wysokości, to niech lepiej tutaj nie wchodzi, bo barierka jest taka licha. Tutaj mamy lapidarium. A co się kryje za tym hasłem? Czaszki. Czaszki? Nie. Kolumny, resztki kolumn i innych takich zdobień. Przynajmniej chłodno. No co, chyba będziemy się zbierać. Pójdźmy na mapę. Lapidarium. Niby jeszcze można gdzieś iść tu, tu, tu i takie kółko. To mamy taki szlak przed sobą. Ula ma dobre spostrzeżenie. Ruiny jak ruiny. Lepiej wyglądają z perspektywy, niż jak się tutaj jest wiedza od wewnątrz. A tutaj mamy taką alejkę z lampkami. I chyba zaraz dojdziemy do końca, gdzie się powoli będziemy kierować w prawo i stronę samochodu. Tutaj na schodku jest taki kamień w kształcie serduszka. Jak tam, Ulciu, wrażenia z ruin? No tak jak mówiłam wcześniej, wolę oglądać takie rzeczy z perspektywy niż ze środka, bo to zawsze robi mniejsze wrażenie, a ja nie jestem jakąś znawczynią takich starych budowli, więc no tak sobie, bo chodziliśmy spoko, tylko gorąco. Fajnie, że można tak tego dotknąć, nie jest niczym odgrodzone, więc no. Ten kawał historii jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Zatem tak w skrócie, taki dzbanuszek jest z XVI wieku, taki talerz również z XVI, natomiast ten dzbanek z XV, więc trochę lat ma na karku. Ciekawe, czy to prawdziwe takie dzieła, czy to są tylko repliki, a gdzieś trzymają oryginały. A tutaj mamy, nie wiem co mamy, ale jakąś chyba piwniczkę. To jest jednak kościół, a nie piwniczka. No taki dość stary kościół, fajne miejsce. Zaraz odpalimy światło, bo tu dość ciemno. Tu można iść, tu jest korytarz. To ja przejdę na 25 klatek i lepiej będzie widać. Ula uznała, że też chce zobaczyć. Chodź kochaniutka, uważaj na schodki. A jak to chłodno. Tak, tutaj jest coś zakopane, a tutaj da się iść dalej. Więc chodźmy jakimś tunelem. I co, koniec, jedna komnata. Tam taką dróżkę widzieliśmy, która prowadzi na dół, a tu są schodki jeszcze na górę, więc idę obczaić, co jest na górze. Czy też tylko jedna komnata, czy coś więcej? Nie, coś więcej. Idziemy dalej. Ciekawe, czy to koniec, czy gdzieś wyjdziemy. Nie, to koniec. Jesteśmy w Ulcini i szczerze mówiąc, nie podoba mi się tu za bardzo. Jest bardzo tłoczno, nie ma gdzie się zaparkować. Jest duży chaos i może nie stresowałabym się tak bardzo, gdybyśmy byli tutaj swoim samochodem. Natomiast tym wypożyczonym to cały czas czuję stres, żeby się nie wpędzić jeszcze w jakieś dodatkowe kłopoty. Także tak sobie tutaj jeździmy, no ale generalnie szału nie ma. Tak doszedłem do wniosku, że taki malowniczy popołudniowy spacer mamy z psem. Zobaczcie, tutaj na górze starówka. Te jakieś apartamenty. Tutaj jest na dół zejście. Udało się zaparkować na takim płatnym parkingu, takim zamkniętym, więc samochód raczej bezpieczny. Znowu pod samą starówką. Tak, i teraz właśnie idziemy na Stare Miasto. Tutaj widać morze. Tutaj mamy mapę Starego Miasta, więc będziemy się według niej kierować. I znaleźliśmy restaurację, w której nawet mówią po polsku, jest menu po tak, polsku. Od razu lepiej. Więc czujemy się jak u siebie. Ład piękny tutaj widoczek za Ulcią mamy. Zatem wybieramy dania. Tak się menu prezentuje. No i cóż, za chwilkę podejmiemy decyzję. Na razie przyszły nasze napoje, sok pomarańczowy i lemoniada. Chociaż zamawiałam wieloowocowy, a dali mi taki, no ale trudno. Może błąd w komunikacji. Tutaj słońce sobie zachodzi, a tak wygląda ta knajpa w środku. Tutaj siedzimy na takim tarasie na zewnątrz. Przyszło jedno z zamówionych przez nas dań, jest to sałatka szopska. Nie znaliśmy takiej, ale to chyba jakaś tam bułgarska, czy po prostu tutaj taka południowa sałatka, coś w stylu greckiej, ale trochę inna. No to będzie taki dodatek. No i przyszły nasze dania główne, pizza wegetariańska.
i spaghetti carbonara wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Z mojej perspektywy wam pokażę. Piękne danie się wydaje. I tutaj mamy jeszcze tą naszą sałatkę. Nie no, ekstra, podoba mi się tutaj. No chyba się mega nie ma. Domówiliśmy jeszcze sok brzoskwiniowy. Ja na deser wzięłam lody, mam trzy smaki. Waniliowe, czekoladowe i chyba truskawkowe. A Tomek wziął takie ciastko, które nie wiem jak się nazywa, ale to taki biszkopt. Trzech różnych mlekach. Słońce już zaszło. My kończymy jeść. Nie wiem ile tu czasu spędziliśmy, ale trochę tak. Knajpa już się ładnie oświetliła. Inne knajpy również. Także fajnie. Klimacik jest. Muzyczka gra. Bardzo przyjemnie. Patrzcie jak tu jest ładnie. Takie oświetlone małe palemki. Tutaj panorama miasta. Różne knajpki. Bardzo urokliwie. A tutaj taka fajna latarnia morska. Świeci. Fajnie to wygląda. Tutaj też jakieś tarasiki. I ładnie oświetlone miasteczko. Tu na górze również. Tutaj wchodzimy w taką ładną oświetloną bramę. Mówisz, że to jest tunel? Zaraz zobaczymy. No taki malutki. Króciutki. O, tu jak idziemy właśnie na skały wychodzimy na górę. Tutaj taki mały porcik. I ładne miasteczko. Idziemy w stronę naszego parkingu. Tutaj takie ładne oświetlone kamieniczki. Takie schody mamy. A wjechały takie skuterki. To stare miasto. Ulcini jest bardzo malutkie. Całość ma ile? Nie wiem, 300-400 metrów. No, bardzo szybciutko to obeszliśmy. Gdyby nie to, że siedzieliśmy chyba z półtorej godziny w tej knajpie, to byśmy to w 15 minut pewnie obeszli. Może w pół godziny. Ale trochę jest z górki pod górkę, bo tak. Na wybrzeże się schodzi, a takie centrum tego starego miasta jest trochę wyżej. Więc trochę przewyższeń jest. Zastanawiam się, bo już któryś raz widzę, co to jest za rejestracja RKS. No a poza starym miastem w Ulcini toczy się nocne, imprezowe życie. Pełno ludzi, pełno samochodów. Gwar jeszcze większy niż był wcześniej. Wszyscy wszędzie idą, jadą. To chyba nie jest jednokierunkowe, co? Nie wydaje się. No, dużo ludzi, dużo samochodów, skuterów, wszystkiego. Google prowadzi nas jakąś mniejszą drogą, bo tam był straszny korek. Nie wiem, co tam w ogóle się działo, ale po prostu jak w jakimś Miami albo nie wiem. No, a jak się zastanawiacie, czy taka wąska droga, którą widzieliście, w sumie, która i tak już była szeroka, to dwukierunkowa czy jedno, no to jest sprawa oczywista, to dwukierunkowa droga. Tak, dwukierunkowa droga, gdzie mieści się jeden samochód, jeszcze są poparkowani po bokach. Dojechaliśmy do starego drzewa oliwnego. Tutaj mamy taką tablicę. Informacja, że koszt wstępu to jest 1 euro za osobę dorosłą, 0,5 euro za dziecko. No i tam trochę ją widzimy, ale już jest zamknięte, bo to chyba było czynne do 20, tak mi się wydaje. A już mamy 20:35, więc jest zamknięte, no ale widzimy to drzewo. Tu jest jakiś certyfikat tego drzewa i jest napisane, że ma 2240 lat. Uldziu, chcielibyśmy się pożegnać już z widzami. Tak, kończymy tego vloga, a ja leżę tyłkiem wyżej niż reszta ciała, bo mam tutaj wielki nasz materac, który tak. Się popsuł. Przykuć jest takim słodziakiem, on tak z nami śpi zawsze słodko. A w Tulsie? Miziać teraz. No dobra, to my idziemy jeszcze pomiziać psa, idziemy spać. To na razie, cześć. Pa. Na dobranoc Czokuś mówi co? Papa. Czoko? Zrób pa, pa. Pa, pa. Jeszcze raz. Pa, pa. Pięknie.